Tydzień przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 do 27 listopada będzie można skorzystać z bezpłatnych seminariów, szkoleń i konsultacji organizowanych w Wałbrzyskim Oddziale Zakładu przy ulicy Kasztanowej 1. Przedsiębiorcy kontaktują się z ZUS-em najczęściej. Jest to grupa klientów ZUS-u, którzy opłacają składki za ponad 14 milionów osób ubezpieczonych. Tylko w tym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyli już 213 milionów dokumentów rozliczeniowych. Od pewnego czasu kontakt przedsiębiorców z ZUS-em jest często prowadzony drogą internetową. Już od lat korzystają oni w rozliczeniach z programu Płatnik, teraz zaś przechodzą na e-Płatnika i będą zakładali swój profil na platformie usług elektronicznych ZUS. By poinformować przedsiębiorców o szczegółach tych programów, w oddziałach ZUS zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia. Od poniedziałku do piątku organizujemy seminaria, szkolenia bezpłatne dla wszystkich podmiotów, którzy płacą składki do ZUS-u w całym kraju, więc można się zainteresować bez względu na miejsce prowadzenia działalności i wybrać sobie miejsce do spotkań. Tegoroczny tydzień przedsiębiorcy nosi hasło ZUS dla biznesu. ZUS do współpracy zaprosił specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Podczas spotkań będzie można także założyć bezpłatny profil na PUE ZUS, umożliwiający m.in. otrzymanie od stycznia 2016 roku elektronicznych zwolnień lekarskich. Od poniedziałku do piątku proponujemy w każdym dniu inny temat. W poniedziałek proponujemy wszystkim tym, którzy rozpoczęli działalność niedawno albo planują rozpocząć działalność gospodarczą. Zapraszamy również młodzież ostatnich klas szkół średnich, żeby powiedzieć wszystkim, co się wiąże z obowiązkami ZUS-u, gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą. We wtorek chcemy płatników przekonać do interaktywnego programu Płatnik. Część już pracuje w ramach tego programu. I powiedzieć o e-zwolnieniach, które od stycznia przyszłego roku wchodzą w życie. Będą dotyczyły nie tylko pracodawców, ale i ich pracowników i lekarzy. W środę zapraszamy przedsiębiorców bądź służby ich księgowe w zakresie zasiłków, bardzo szerokiej gamy wypłacanych zasiłków w naszym imieniu. W czwartek chcemy powiedzieć o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych osób, które są wysyłane do pracy za granicę. I w piątek szkolenie na temat obowiązków płatnika składek, bardzo szeroka gama też zagadnień. Po szkoleniach przewidujemy konsultacje z naszymi specjalistami. Tydzień przedsiębiorcy potrwa od 23 do 27 listopada. Wszystkie zaplanowane szkolenia odbędą się w Wałbrzyskim Oddziale ZUS-u przy ulicy Kasztanowej 1.